Siemanko, pokażę dzisiaj nowy glitch, łatwiejszy jak ten, co kiedyś był, na strzelnicę w bunkrze. No potrzebujemy te bronie, które tam są potrzebne, jeżeli je macie, to one, żeby nie były ulepszone na wersję drugą, tylko na standardową. Ten SMG, karabinek, karabin bojowy, snajpa. Teraz tak, wyciągamy minigana, bo minigan będzie nam tutaj potrzebny, bo nim będziemy strzelać. On musi być jako ostatnia używana broń. W bunkrze no, potrzebujemy tą strzelnicę i schowek na broń, żeby w ogóle koło broni w bunkrze nam się pokazywało. Żeby w ogóle wyciągnąć później menu interakcji w bunkrze, to trzeba rozpocząć tą działalność, tam przygotować całe te pierdoły, dostarczyć jakieś zasoby. Jeżeli to tak jak u mnie, to było nowe konto, nie mogłem włączyć wczoraj interakcji. Musiałem przygotować tą działalność. Teraz tak, podchodzicie do schowka na broń. Wszystkie bronie, jakie macie, ustawiacie na ukryj. Zostawiacie widocznego tylko minigana. Broń ciężka, minigan. Bang. Jest minigan. Niepotrzebne to są nam wózki, żaden teleport, klikanie, kurde, 15 guzików naraz, tak jak to było wcześniej, tylko tu jest sprawa prosta. Tylko mówię, wymagania. Bronie nieulepszone na wersję drugą, strzelnica, schowek na broń, żeby w ogóle je tu wyciągać, no i minigun. Teraz pokażę, o co chodzi. Podchodzimy do tej strzelnicy, klikamy strzałkę w prawo, rozpoczynamy cokolwiek. Skończy się to odliczanie, to zwyczajnie. Tylko tu tracimy trochę czasu, ale tak, otwieramy właśnie menu interakcji, wchodzimy w ekipunek, wyłącz i włącz niestandardowe uzbrojenie i w łapach pojawia nam się minigun. Możecie strzelać teraz do tych. Tylko to trzeba robić szybko, bo tu czas leci na włączaniu interakcji, wybieraniu tej broni. Tam przy teleporcie od razu mogliście strzelać, no a tutaj czas leci, ale tak, rozpoczynamy menu interakcji, szybko w ekwipunek, włącz, wyłącz te niestandardowe uzbrojenie, jest minigun, możemy strzelać. Mi tu zabrakło 90 punktów raptem, no czas leci. Co tu jeszcze mogę dopowiedzieć? Ustawcie sobie czułość później, żeby tak nie latać tym celownikiem po całej tej strzelnicy, tak jak mi tutaj 90 punktów zabrakło. No, brakło, no te parę sekund jednak ubywa przechodząc na ten ekwipunek i włączanie, wyłączanie tego niestandardowego uzbrojenia. Także no to jest łatwiejsze, nie potrzeba tych wózków, tego teleportu, tych automatów, tam to było przerąbane, tu jest znacznie łatwiej. No ja, że tu nowe konto, to muszę dokupywać stale amunicję, no ale pokazuję, jak to wygląda tam. Biorę snajperkę na przykład, rozpoczynam, interakcja, ekwipunek, włącz, wyłącz, bang, bang, no i snajperka jest, no to parę strzałów zaliczone, ale to ja mówię, ja na przykład miałem rozjebane te czułość celowania, muszę sobie zmniejszyć. Wy też tam dostosujcie sobie czułość celowania i nie walcie jednym ciągiem, tym miniganem, że nadusicie i on jedzie ogień z lufy. Nie, celujcie właśnie, przyceluj, postrzel, bo tak to trącicie w łepek, tarcza wam się obali, szkoda fatygi. Lepiej takimi seriami strzelać, także no jest łatwiejszy, jak był, kto chce może skorzystać, no odblokujecie sobie jakąś tam koszulkę ze strzelnicy, powiększone te w ekwipunku amunicję, bomb przylepnych, min zbliżeniowych czy granatów, będziecie mieli po 30, a nie tam 15 czy 25, nie pamiętam jak to tam, ile tego to jest, także zapraszam do korzystania, pozdrawiam, elo. We'll be right back.
Thank you.